A pszczoły w ulu z pnia topolowego od dobrych chyba już 2, 3 miesięcy ładnie działają. Wygląda, o, pajęczyna, pajęczyna. Idź sobie pająk na choinkę. Ja tu chcę wejść. Dobra. O, ul z pnia topolowego na tarasie przed oknem na pierwszym piętrze. Tu, jak to wygląda od strony pokoju? Ul, jak widać, mam na tym podejście zaraz za oknem. Za szybą jest siatka zabezpieczająca przed przelatywaniem owadów. Cały czas bardzo aktywnie latają, zbierają. One tu się zadomowiły kilka miesięcy temu. Ul stał pusty ze 2 lata. Nie było tam większe rodziny, żadne nie mieszkały. No i przyleciał rój, się zadomowił. Wygląda, że jest mocna rodzina. A o co chodzi? Pszczoły zawsze, od zawsze wybierały sobie miejsca na swoje mieszkanie gdzieś wysoko, w dziuplach właśnie drzew, w jakichś zagłębieniach osłoniętych od deszczu, wyżej od ziemi, 2, 3, 5 metrów nad ziemią. A ten pomysł, żeby na ziemi mieć ulę, to słyszałem na konferencji bartniczej, wziął się stąd, że jakiś król czy inny ktoś ważny zabronił bartnikom, czyli dawnym pszczelarzom, zabronił gospodarki pasiecznej w lasach. I oni wtedy mieli w drzewach specjalnie ciosane dziuple na ule pszczele, barcie to się nazywało. I wpadli na pomysł, że skoro im zabronili w lesie, no to powycinali po prostu, wycinali odcinki pni drzew, w których były te ich rodziny pszczele, i to sobie przenosili. No już wtedy po prostu ustawiali obok domów. I tak się współczesne pszczelarstwo, takie naziemne, urodziło. No a do tych pszczół wyżej umieszczonych się wraca. Wiem, że na przykład w Rosji, z Rosji mnóstwo wideorelacji oglądam, słucham, że ludzie po prostu sobie na dachach parterowych domów instalują ule. No i to jest wtedy bardziej naturalne dla pszczół. No to takie o pszczoły. Naprzeciwko okna na pierwszym piętrze. Ja tu sobie niżej jestem. Będąc sobie poniżej ich wysokości lotu, mógłbym tak stać, stać, stać. W ogóle żadna pszczoła się mną nie zainteresuje. Na dole sobie można chodzić bez ubrania, kosić trawnik kosiarką. W ogóle tych pszczół to nie interesuje. One stąd startują na łąkę, gdzieś tam daleko we wszystkie strony i wracają na tej wysokości z powrotem do swojego gniazda. No a ten ul kiedyś w takim natchnieniu właśnie po tej konferencji bartniczej wyrzeźbiłem z odcinków pnia topolowego takiego dużego, który pociąłem na te odcinki gdzieś tak ze 40 centymetrów wysokości. No i jest taki ul. Już dobrych kilka razy
On był zasiedlany przez pszczoły, tudzież raz zasiedliliśmy go z kolegą pszczelarzem, tak, w taki typowy sposób pszczelarski, że tam kilka ramek z pszczołami, z jajeczkami zostało włożonych, no i nowa rodzina się urodziła. O, jest nadzieja, że pszczoły w naturalnym środowisku, one będą się uodparniać na te różne negatywne czynniki, no i że poradzi sobie jakoś przyroda, że jednak może pszczoły przeżyją.